2017 rok, Ford Mustang w wersji GT, prawdziwy, 5-litrowy, należycie doposażony, ma nawet sportowe fotele Recaro. Ale to wszystko jest nieważne. Mustang jest bardzo miękki, o tym już Wam wspominałem. Jest to bardzo dobry egzemplarz, który pokaże Wam, co mam na myśli, mówiąc, że Mustang jest miękki. To nic złego. Oczywiście wersja poliftowa ma troszeczkę już inne materiały, wykończenia. Natomiast ten Mustang naprawdę jest w bardzo ładnej kondycji. Widziałem ich sporo. Nawet jakiś prąd jest. Oczywiście postrzelały kurtyny. Tu z tej strony leci woda. Czy jest to jakiś klucz? Nie, nie ma klucza, tak więc nie będziemy go odpalać. Przejdźmy dalej. Aukcja tego samochodu odbędzie się już jutro. Przyznam Wam szczerze, przez jakąś chwilę myślałem o kupnie tego auta, natomiast przed chwilą zobaczyłem co nieco. Co mam na myśli, mówiąc, że Mustang jest miękki? Podnieśmy maskę, zobaczymy, co się dzieje pod spodem. Pokrywa silnika w górze. Najmocniejsza siła, można powiedzieć, skupiła się na fartuchu, natomiast wszystko zostało popchnięte dalej, rozeszło się na okoliczne elementy. Od razu Wam powiem. Czy też nawet pokażę. To mam na myśli, mówiąc, że Mustang jest miękki. W BMW tego typu sytuacja nie miałaby miejsca. Zobaczcie, fartuch dostał, siła została popchnięta dalej, rozeszło się to wszystko nawet na kielichu i sam sobie kielich został wepchnięty do środka. Zobaczcie, jak wyglądają plastiki, taka rozpórka od ściany grodziowej. Tak więc kielich został wciśnięty tu i popchnięty jeszcze do środka. Robota przepaczkana, ponieważ jeżeli ma się zgadzać geometria, to najprawdopodobniej wszystko musi być tutaj wycięte i wstawione jako nowe. A więc uważajcie na Mustangi, ja sobie odpuszczam kupno tego egzemplarza. Zobaczymy, za ile to jutro zostanie sprzedane. Tu jest numer. Porządna niemiecka maszyna ML350 Blutek, czyli diesel. Sprzedany wczoraj. Uszkodzenie dotyczy przodu. Praktycznie po całości do zmianki, natomiast nie bałbym się tego typu uderzenia. Zobaczcie, jak ładnie wygląda belka, przedłużenie belki, tam dalej mamy podłużnicę. Tak więc większość tych elementów jesteśmy w stanie odkręcić, wymienić i, że tak powiem, zapomnieć o temacie. Tutaj macie numer, możecie sprawdzić, za ile został sprzedany. Zdaje się wczoraj. 29 tysięcy mil. W Europie tego typu przebieg w dieslu raczej jest nie do spotkania. Natomiast tutaj zdarzają się tego typu samochody. Oczywiście, jeżeli ktoś mnie ogląda już dawno, no to o tym wie. Diesel jest bardzo drogi w Stanach Zjednoczonych. Jest nawet prąd w samochodzie. Cóż to za tajemna skrytka? Aha, woda i piwko. Czyżby jakiś wypadek na wakacjach? Ktoś kiedyś pisał w komentarzu, że jeżeli trafię na Chryslera 300, właśnie tę wersję poliftową, to żebym co nieco pokazał. Jak najbardziej, auto sprzedane dziś. Sprzedawcą była wypożyczalnia, czyli auto miało czysty papier. Automatycznie takie auta są dużo droższe, tak więc na eksport raczej skupiajcie się na salvage title. To co widzicie, przetarty bok, na pewno zawieszenie również musiało dostać. Bezdyskusyjnie. Nawet lepsza wersja wyposażenia na skórach, SK. 21 tysięcy mil, nie widzę kluczyka. Dosyć ładnie pachnie. Dodatkowo jest to wersja czteronapędowa, tak więc niesamowity plus. Oczywiście do aut tego typu możecie dalej zainstalować gaz, ponieważ konstrukcja silnika na to pozwala. Zobaczmy tylko jeszcze, co się dzieje pod maską. Typowy silnik dla tego modelu, czyli 3,6 litra, 6 cylindrów. Poza tym brak zaskoczeń. To co mówiłem, sprzedany wczoraj, jeżeli jesteście ciekawi ceny, możecie sprawdzić.
Tak, wiem, część z Was zwróci mi uwagę, że mamy kolejną BMW, kolejnego Niemca. Natomiast co mam zrobić, jeżeli przyjechałem tutaj po RS5, a obok stoi taka ładna X5? Muszę ją pokazać. Auto zlicytowane wczoraj, Skoda Undercarry, czyli podwozie. Zwróćcie uwagę, to koło jak stoi. Jak to wygląda z tej strony? One nie patrzą się tak samo. Pęknięta kratka na dole, przetarty zderzak. Ciekawe, jak auto wygląda pod spodem. Samochód został zlicytowany już wczoraj. Tu możecie sprawdzić cenę. Ale skoro już tu jesteśmy, to zobaczymy ją po prostu jako punkt odniesienia. W środku nieprzyjemny zapach. Auto raczej nieposzanowane. 46 tysięcy mil, no powiem Wam szczerze, śmiem w to wątpić. Fotel nie wygląda za ciekawie. No cóż, wygląda jak wygląda. Jeżeli jesteście ciekawi ceny za tego typu auta, możecie zawsze obrać jakiś punkt odniesienia. Jest i zguba z poprzedniego odcinka. 2019 rok, Audi RS5 w wersji Sportback, czyli komplet drzwi. Na minus dla nas, samochód jest zamknięty, nie mam klucza, tak więc nie otworzę go. Obejrzymy go chociaż sobie z zewnątrz. Mieliśmy klienta na ten samochód, natomiast budżet, od początku mówiłem, że raczej za mały. To znaczy planowaliśmy przeznaczyć na ten samochód jakieś 32-33 tysiące dolarów. Mi się wydaje, że auto tego typu sprzeda się bliżej 30, pewnie 5, 6, 8, a nawet pod 4 dychy. Z uwagi na to, że w chwili obecnej jest po prostu mało samochodów i ma bardzo ładny, ciekawy kolor. Skoda również nie jest tragiczna. Omówimy sobie to, co przynajmniej widać z zewnątrz, ponieważ tak jak mówiłem, do środka nie wejdziemy. Siła skupiła się na stronie lewej, na stronie kierowcy. Na pewno dużo wzięło na siebie koło. Zobaczcie, do jakiego dużego przesunięcia doszło. Błotnik oczywiście uderzył w drzwi kierowcy. Auto było rozbierane do wyceny. Czyżby był jakiś plan na naprawę tego samochodu? 12 tysięcy mil przebiegu, tak więc naprawdę świeży wóz. Wróćmy na chwilę do nieszczęsnego przodu. Ciekawe, czy te wszystkie zdjęte elementy są w środku. Nawet z tej lampy moduły będą bardzo drogie, tak więc fajnie byłoby to wszystko odzyskać. Wiem, że ktoś z Polski będzie się do tego przymierzał. Ktoś do mnie pisał z innej firmy. Zobaczymy. Powodzenia, że tak powiem. Jak już jesteśmy, zajrzyjmy do środka. Co się dzieje pod spodem? Zobaczcie, całe zawieszenie zostało poznaczone do wymiany. I kolejna kwestia. Nie wiem, czy to widzicie w tym miejscu. Postaram się to wskazać. Tu mamy Skodę na podłużnicy. Prawdopodobnie amortyzator oparł się o podłużnicę. To również trzeba naprawić. Kolejna kwestia. Tam w oddali jest ściana grodziowa. Widzicie, jak rzeczoznawca zaznaczył Skodę? Tak więc tamte blaszki również trzeba będzie wszystkie naprawić. Kolejna kwestia. Widzicie pod spodem sanki? Sanki oczywiście są z aluminium, jak to w Audi. I one również się poddały. Tak więc sporo mechaniki, natomiast nie bałbym się tego, ponieważ jest to bardzo łatwa i miła robota. Gorzej, jeżeli chodzi o blacharkę. Natomiast blacharką zajmuje się Maciej. Tak więc jeżeli chcecie coś poskładać, jesteśmy w stanie oczywiście Wam pomóc z kompleksową naprawą, z przeróbką oświetlenia, również polskie mapy, polskie menu i tak dalej. Przejdźmy dalej. Próg został na pewno zdjęty, ale mimo wszystko zobaczcie tu. Zostało to wszystko popchnięte. W środku nie wiem, czy co nieco widać, co nieco możecie zobaczyć. Z przodu nic ciekawego nie ma, natomiast z tyłu zobaczcie, ile części leży w środku. Zabawki dla dużych chłopców, czyli pick-upy. Przed Wami F250 Ford. Tuż za nim Ram 2500, można powiedzieć konkurent, model bliźniaczy. Niedawno kupiliśmy coś takiego, czyli F250 w nowej budzie z panem Adamem. Pan Adam wpłacił do nas depozyt spokojnie już kilka tygodni temu. Trochę nam zajęło znalezienie ciekawego auta. Przed Wami dosyć mocny dzwon. Natomiast my z panem Adamem kupiliśmy dużo ciekawszy samochód. Oczywiście pomożemy również z naprawą i z częściami. To co mówiłem i powtarzam zawsze, Maciej naprawia samochody u nas. Ma ogromne doświadczenie, sam jeździ pick-upem. Tak więc dla niego tego typu pojazd nie sprawi żadnego problemu.
Ten konkretny egzemplarz jest po bardzo dużej szkodzie i powiem Wam szczerze, że raczej wolałbym dopłacić i kupić coś w lepszym stanie. A ram wcale nie jest lepszy, dostał również dosyć solidnie w twarde miejsce. Może nie wygląda to tragicznie, ale naprawdę one są mocne i twarde. I jeżeli doszło do tego typu szkody, uwierzcie mi, że przyjął potężnego dzwona. Obok niego stoi Mercedes. Nie będziemy już o tym gadać, ponieważ było sporo niemieckich fur. Zobaczcie, jak ten Evoque wygląda wobec tego pick-upa, jeżeli chodzi o wysokość, jeżeli chodzi o rozmiary. To są naprawdę ogromne auta. Jest i upragniona przez wielu z Was Honda. Tym razem Accord, najnowsza generacja, bardzo ładna kondycja. Według Copartu auto ma szkodę z tyłu. Ja tu żadnej szkody nie widzę, natomiast bardziej opisałbym to jako side damage. Zwróćcie uwagę sami. Koło ma flaka, nie ma ciśnienia w oponie, stoi troszeczkę bokiem. Kolejna sprawa, mamy tutaj zahaczone poszycie. No i kolejny Japończyk, zobaczcie, postał chwilę i już wychodzi na nim rdza. No niestety, coś za coś. Felga? Czy do naprawy, czy do zmianki? No powiem Wam szczerze, to o tym wypowie się fachowiec. Nie wygląda tragicznie, trzeba by ją zdjąć, zobaczyć, czy nie jest nigdzie jeszcze pęknięta. Z przodu widziałem również szkodę na zderzaku, natomiast takie rzeczy, umówmy się, do tego mogło dojść nawet na koparcie. Tu mam jakąś rysę, ale może to się spoleruje. 2018 rok, Kia Stinger w wersji GT. Mamy nawet depozyt na coś takiego, tak więc zaraz zrobię zdjęcia, prześlemy dla osoby zainteresowanej. Natomiast, co powinniście wiedzieć? Nietypowa szkoda, ponieważ auto dostało tyłem i dodatkowo się zapaliło. Ale to zaraz jeszcze do tego przejdziemy. Omówmy sobie całość od początku. Bardzo ładny przód, perłowy kolor, w tym świetle wygląda znakomicie. Konkretna felga, polerowane ranty, ładne hamulce, jak na Koreańczyka, mega. Wejdźmy do środka. Zgadza się. Tak właśnie wygląda szyba. Dlaczego? Ponieważ auto się paliło i najprawdopodobniej strażacy przyjechali zwarci i gotowi i dlatego szybę wybili. Mam mieszane uczucia, muszę Wam przyznać, bardzo mieszane uczucia. Z tego powodu, że auto dostało w tyłek, zapaliło się, dodatkowo jeszcze musiało być solidnie przez strażaków podlane wodą. Tak więc bardzo dużo pracy, aby to wszystko odbudować. Szkody możecie sprawdzić sami. Podejdziemy może jeszcze z drugiego narożnika. Wygląda na to, jakby auto dostało właśnie w belkę. Zobaczcie, belka się troszeczkę przesunęła. Nie wiem, jakim cudem doszło jakoś do pożaru. Bardzo dziwna sytuacja. W środku bagażnik wygląda następująco. Po całości wszystko osmolone, spalone wiązki, sterowniki. No i oczywiście nie zapomnijcie o tym, że to auto tak właśnie stoi. Wszystko pada do środka. Kolejna Porsche'awka. Tym razem Panamera w wersji hybrydowej z napędem na 4 koła. Ogromny plus w przypadku akcyzy, ponieważ na auta hybrydowe akcyza jest obniżona aż o połowę. Do rzeczy. Samochód opisano jako mechanical i co najważniejsze, do sprzedaży jako future, czyli data licytacji dopiero będzie wyznaczona. Jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani, śmiało napiszcie do nas, możecie dzwonić do mnie lub też do Piotra, numery pod spodem. W razie czego depozyt i sprawdzimy ten samochód konkretniej. Mechanical. Co może oznaczać mechanical? Równie dobrze silnik, skrzynie biegów, najgorsze sprawy. Jeżeli silnik stuka, ale jako tako się toczy, to auto również dostanie oznaczenie run and drive według Copartu. Musicie o tym pamiętać. 5 stóp do tyłu, 5 stóp do przodu. Tyle wystarczy, aby dostać znaczek run and drive. Z zewnątrz samochód prezentuje się świetnie. Kilka drobnych rys, kilka obcierek. Pewnie Copart od siebie też coś tutaj dołoży, jeżeli chodzi właśnie o te duże katepilary. Widziałem wcześniej nawet felgę troszeczkę poobdzierana od krawężników, natomiast to są detale. Jeżeli jesteście ciekawi tego auta, śmiało możecie do nas dzwonić. Zobaczymy może jeszcze, co się dzieje pod maską. 2.9 V6 hybryda. Nic nie widzę tutaj złego, niepokojącego. Nie wygląda, aby cokolwiek było rozbierane. Bardzo ładny samochód. Wskoczmy jeszcze na sekundę.
upewnijmy się, że nie ma tam jakiegoś zapachu wody. No jakiś powód szkody musiał być na tym samochodzie. Oczywiście nie ma prądu. Natomiast wszystko prezentuje się znakomicie. Są tutaj nawet dane poprzedniego właściciela, tak więc w razie czego można by się dowiedzieć, jaki jest powód szkody całkowitej na tym aucie. Ciekawe, czy znajdziemy instrukcję, nie instrukcję, taką formę zakupową tego samochodu. Nie wygląda, aby coś tutaj takiego leżało, tak więc nie będziemy marnować czasu. Nie będę Was zanudzał, widzimy się przy kolejnym samochodzie. Natomiast tutaj mamy dane poprzedniego właściciela. Przed Wami kolejny egzotyk. Lotus Evora 400. Co to oznacza? Bardzo lekki wóz, szybki, wykonany w większości z materiałów sztucznych. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju włókna szklane i tak dalej. Do szkody doszło z przodu, no i chyba też pod spodem. Mam wrażenie, że samochód po czymś przejechał. 2100 mil przebiegu, 18 rocznik. Wypłacono szkodę całkowitą za ten pojazd w wysokości 80 kilku tysięcy dolarów. No to przyznacie, że ktoś, ubezpieczyciel płakał jak wypłacał. Ktoś się cieszył, że miał ubezpieczenie. Zobaczcie, jak wygląda zderzak na dole. Tutaj macie osłonę od tego właśnie samochodu. Bardzo lekka. No i widzicie szkodę. Tu, z tej strony jajko z koła się zrobiło. Bardzo ładna tarcza. Wygląda na skręcaną. To co mówiłem wcześniej, materiały, zawieszenie Bilstein. Generalnie można powiedzieć, że zobaczcie, tu jest zrobiona taka z ultralekkiego aluminium, prawdopodobnie podstawa jako rama. A reszta typowo wyścigowy sprzęt. Zobaczcie, ja to podnoszę wszystko jedną ręką, to jest tak lekkie. Oczywiście nie zamocowane. Prezentuje się bardzo ciekawie. Tu mamy jakąś dodatkową szkodę zaznaczoną. Natomiast tu również na kole. Natomiast wejdźmy jeszcze na chwilę do środka. Kurczę, jaka połać karbonu. Bardzo ładnie to wygląda. Wejdźmy do środka. Sprawdźcie sami. Tak, właśnie tak wygląda auto, za które wypłacono 82 tysiące dolarów. Tu leci woda, już nawet jakiś grzyb zaczyna rosnąć. O, nawet jakieś resztki lampy. No i oczywiście to wszystko jest na tej na tapicerce. Powiem Wam szczerze, nie będę się z tym szarpał. Mamy jeszcze sporo samochodów. A poza tym nie chcę zrobić większych szkód. Dlatego zamykamy to wszystko. I widzimy się już przy kolejnym samochodzie. X1, mamy na nią wpłacony depozyt. Spróbujemy wygrać. Teoretycznie auto po zalaniu. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ w środku nie czuć wody. Ale zaraz jeszcze sobie o tym opowiemy, jak wejdziemy do środka. Bardzo ładne lampy LED-owe. Silnik nie odpala. Liczcie najgorsze, czyli silnik do wymiany. Natomiast poza tym, auto można powiedzieć jest bezkolizyjne. Jest to taki flot, którego jeszcze bym spróbował kupić, zaryzykować. Bo jeżeli tylko i wyłącznie skończy się na tym, że trzeba tutaj wymienić silnik, czy też go naprawić, no to będzie to bardzo fajny i przyjemny wóz. W środku jest naprawdę czysto. Pachnie. Nawet są jakieś oznaki prądu. Oczywiście kluczyka nie ma. Tak. Natomiast jeżeli woda byłaby w środku, no to powiem Wam szczerze, strasznie by tu śmierdziało. Natomiast jest totalnie co innego. Żadnych zaskoczeń, jeżeli chodzi o tyły. Klapa otworzy się? Jak najbardziej. Nawet jakaś woda wypadła. Co nieco było widać rozbierane. Zobaczcie, mamy tutaj wykręcone cewki, świece. Nie wygląda to źle. No powiem Wam, że jestem nawet zaskoczony. Wiadomo, czemu ona nie chce odpalać, ponieważ po prostu nie ma tam układu zapłonowego. To wiele wyjaśnia. Pokrywa leży w środku bagażnika, to na pewno widzieliście. Mamy poodpinane kostki, pewnie od cewek. Jak najbardziej nie ma ich w środku. Rozbierany był dolot. Być może ktoś po prostu wjechał w wodę i silnik zassał co nieco.
cewki i świece wyjęli, żeby sprawdzić, co się dzieje w komorze spalania. Mimo wszystko wydaje mi się to bardzo ciekawy wóz i spróbujemy pewnie do niego podejść. Niedługo już jest zachód słońca. Na szybkości omówimy sobie dwa Mercedesy. Poprosiłem również o ich wyjęcie. Tu mamy GLA z napędem 4MATIC. Nie najbogatsza opcja wyposażenia, natomiast auto jest dosyć świeże. Ma biały, modny kolor. Szkoda nie jest tragiczna, tak więc na pewno się to sprzeda. Małe SUVy tego typu właśnie jak GLA czy też X1. Jest to bardzo dobrze sprzedający się temat w Polsce. Pamiętajcie o tym, że w przypadku tego typu uderzeń potrafi dochodzić nawet do szkód na dyferencjale, na skrzyni biegów, na różnego rodzaju przełożeniach napędu. 42 tysiące mil. Drzwi oczywiście się zapierają o błotnik. Nie będziemy może tutaj za mocno naciskać na nie. Bardzo ładny samochód. Czysto w środku pachnie. Strzeliła kurtyna. Depozyt do licytacji takiego samochodu jest to kwota 4000 zł. Oczywiście zwrotne. Wygląda to wszystko świetnie. Mamy coś w schowku? Pusto. Kluczyka oczywiście również nie ma. Nie ma tutaj panoramy. Podsufitka nie ucierpiała aż tak mocno. Na upartego można by ją nawet użyć ponownie. Zobaczymy, za ile to się sprzeda. Jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, sprawdźcie ten numer na szybie. Natomiast tutaj mamy już bardzo poważny, duży kaliber, czyli GLS-a, najbardziej luksusowy SUV od Mercedesa, można powiedzieć. Wersja 450 4MATIC, czyli najmocniejsza, ale nie o prędkość chodzi w tym samochodzie, a o komfort, o wykończenie, o luksus. Postrzelał komplet poduszek, również kokpit, nie boję się tego typu sytuacji. Kokpit naprawia się, wymienia, tak jak każdą inną część w samochodzie. Ładny zapach. Jasna podsufitka, pełna panorama. W środku wygląda świetnie. Natomiast tak świetnie nie jest już z przodu. Zaraz jeszcze do tego przejdziemy i omówimy sobie wszystko. Lampa oczywiście leży na tapicerce, najprawdopodobniej również ją niszczy. Przełóżmy go chociaż na takie nieostre kanty. Jak najbardziej, zobaczcie tapicerkę. Nie wiem, czy kamera GoPro w takiej ciemności sobie poradzi, no ale jest ewidentna szkoda na skórze. Przejdźmy do przodu. Szkoda na boku, o tym też nie zapominajmy. Natomiast główna siła uderzenia skupiła się właśnie na przodzie. Duże, ciężkie auto, co za tym idzie, ogromne siły oddziałują na tego typu sprzęt. Oczywiście konstrukcyjnie ten samochód, wybaczcie mi, no chciałem dobrze, chciałem otworzyć maskę, jednak nic z tego. Znaczek oczywiście pewnie jest podświetlany, jak to w nowych Mercedesach. Fartuch na pewno dostał, jest podgięty i zobaczcie jak mocno tutaj doszło do szkody na podłużnicy. Widzicie to w tym miejscu? Zgadza się. Cały przód jest wciśnięty i przesunięty w tę stronę. Roboty jest naprawdę sporo, natomiast auto jest bardzo piękne. Na pewno wróci na drogi. I też nie będzie tanie, ponieważ jest to GLS. Pamiętacie pewnie, że prosiłem o wyjęcie tego rama. Miałem na niego chęć, natomiast jak już obok niego stoję, to stwierdzam definitywnie, odpuszczam sobie kupno tego samochodu. Dlaczego? Według mnie nie jest godny i nie jest warty naprawy, nawet jeżeli byłby tani. Dlaczego? Zobaczcie, mamy tutaj naprawdę mocną szkodę z przodu. On został wciśnięty, przesunięty do boku. Dodatkowo mamy uszkodzone zawieszenie. Kolejna sprawa to oczywiście poduszki. Nawet kokpit, kurtyny postrzelały praktycznie wszystko. Wejdźmy do środka. No właśnie, dlatego też wam powtarzam, że nie warto tego typu zgniotów kupować. Przejdźmy dalej. Bardzo mocno, solidnie wciśnięty bok po całości, zarówno kabina, jak i paka. Jest to twardy, stalowy wóz. Zawieszenie na pewno również dostało. Z tej strony samochód również ucierpiał. Bardzo solidnie. Sprawdźcie to. Czy to było jakieś drzewo? Nie wiem. Oczywiście to, co uderzyło, wleciało również pod spód, czyli również to zawieszenie dostało. No powiem wam szczerze, warto dopłacić jest kilka tysięcy dolarów i kupić auto z dużo mniejszymi szkodami. Co za tym idzie, będziecie mieli dużo mniejsze problemy na głowie.
A spokojna głowa w dzisiejszych czasach jest to bardzo bezcenna sprawa. Praktycznie końcówka dnia, zachód słońca. Za chwilę zamykają kopart. Ja jak zwykle do samego końca chodzę, spaceruję po tych rzędach. Chciałem tutaj jeszcze zobaczyć kilka samochodów. Na pewno wpadł mi w oko ten Explorer. Prawdopodobnie co nieco jeszcze stoi z przodu. Zobaczymy, jak tam czas pozwoli, czy mnie po prostu zaraz stąd nie wygonią. Niestety, lekko się spóźniłem. Co to znaczy? Samochód został zlicytowany dziś. Limited, najbogatsza opcja wyposażenia, tak więc całkiem ciekawy sprzęt. Szkoda? Pożar. Prawdopodobnie samochód stał obok czegoś, co się paliło. Czy innego auta, czy może garażu, domu. Ciężko to powiedzieć. Efekt? Sami widzicie. Elementy do wymiany, do lakierowania, do poskładania. Nic tragicznego. Ciekawe, czy środek jest cały, czy doszło tam do jakiegoś podpalenia również. No, powiem wam, że nie czuć tutaj żadnego smrodu, tak więc jest to mega plus. Nie wygląda na to, żeby środek się palił. Jest dosyć ciemno już w środku. Nie wiem, czy to kamera uchwyciła, ale na pewno nie było tutaj pożaru. Przyjemny samochód, jeżeli jesteście ciekawi, za ile to zostało sprzedane. Tu macie numer. I widzimy się przy kolejnym. Prosiłem również o wyjęcie tej BMW X4. Co prawda wersja 28i, czyli dwulitrówka. Jak na X4 nie robi to wrażenia, umówmy się. Natomiast dzięki temu mamy tutaj niską akcyzę. Zobaczcie. Aukcja tego samochodu ponownie za kilka dni. Bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Szkody dosłownie znikome. 82 tysiące mil. Nie widzę nic złego, nic niepokojącego. Co prawda, zwykłe fotele, zwykły szary sufit. Bez rewelacji, jeżeli chodzi o wyposażenie. Natomiast szkody są niewielkie. Zajrzymy pod maskę. Widać, że auto musiało być polerowane wcześniej. I jeszcze takie resztki pyłu widać się ostały. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Aż się prosi o rzędową szóstkę na turbinie. Najnowsza niemiecka technologia, czyli 2020 rok Audi S6. Do aukcji pozostało jakieś 24 godziny. Jutro koniec. Samochód jest dojechany przodem. Dosyć solidnie. Plastiki się rozeszły. Pytanie, jak jeszcze zawieszenie, ponieważ te koło jakoś dziwnie, niepokojąco stoi. Drzwi, zobaczcie, drzwi są lekko przytwarte. Popchnięte najprawdopodobniej. Czuć wyraźny opór w tym miejscu. Prawdopodobnie opiera się to wszystko o błotnik. W środku postrzelał komplet poduszek. Bardzo ładnie wykończony wóz. 2.9, sześciocylindrowa jednostka, zdaje się, na podwójnej turbinie. Wcześniej, w poprzednim modelu, mieliśmy silnik ośmiocylindrowy. Zdaje się 4 litry. Tak więc jakby nie patrzeć, downsizing. Tak jak widzicie, słońca już nie widać na horyzoncie. Końcówka dnia. Kopart zamyka się za jakieś 10 minut. Obiecałem wam też również Hellcata. Zdaje się, jest on tam. Tak więc idę na szybkości. Prawdopodobnie będzie to już ostatnie auto na dzisiaj. Niestety, zabrakło mi trochę prądu. Jest z nami Hellcat. 2000, zdaje się, chyba 16 rok. Prawdziwy, 6,2 na kompresorze SRT. Przyznam wam szczerze, od jakiegoś czasu poluję na coś takiego. Jakby to wpadło w dobrej cenie, to czemu nie? Natomiast ten konkretny egzemplarz raczej odradzam do kupna. Przynajmniej ja bym go nie kupił. Pewnie ktoś się połasi na naprawę. Challenger, to też się powtórzę, jest dosyć miękki. Musicie na to uważać. Szkoda, według mnie dyskwalifikująca kupno tego auta. To znaczy przód po całości przesunięty bardzo mocno na jedną stronę. Zobaczcie, to auto dostało uderzenie właśnie tu, z tej strony i wszystko zostało złamane. Zobaczcie, jak wygląda lewa podłużnica. Oczywiście ona powinna iść na wprost, w tym miejscu się łamie i odbija jakieś 45 stopni. Zobaczcie, jak rolka od kompresora wygląda, pasek spadł. Widać, że co nieco tutaj jeszcze tarło.
dramat, dramat. Oczywiście sanki pod spodem również są przełamane, w skrajnych przypadkach łamie mocowania silnika i tak dalej. Dlatego raczej nie polecam tego typu uderzeń w amerykańskich samochodach. Środek wygląda następująco. Oczywiście kokpit również trzeba wymienić, natomiast nie jest to tutaj największym problemem. Umówmy się, bardzo ładne fotele, półskóry w połączeniu z taką Alcantarą, klimatyzowane, grzane. Widzę, że skrzynia była odblokowana awaryjnie, ten sznureczek przy skrzyni. Tak się to robi w Challengerze. Na pewno nie będę tego licytował. Jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, za ile się sprzedało, sprawdźcie ten numer z szyby. Kopart jest już zamknięty od mniej więcej 15 minut. Pracownicy zbierają się do domu, wyjeżdżają. Udało mi się znaleźć baterię w X5, dlatego robię małą dogrywkę. Faktycznie nie udało mi się dzisiaj nagrać wszystkiego, na co miałem ochotę. Takie jest życie. Na następny raz przygotuję się lepiej. Obiecuję. Jeżeli chcecie podjąć z nami współpracę, oczywiście zadzwońcie, numery pod spodem. Piotr lub Krzysztof, możecie napisać na Facebooku z wszelkimi pytaniami. Nie będę przedłużał. Wielkie podziękowania za to, że udostępniacie nasze filmy. Jest bardzo głośno w całej Polsce o naszej firmie. Jestem mega Wam za to wdzięczny, jak i cała ekipa. Odpalam auto i w drogę do domu. Koniec na dziś. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Hej.